Zbigniew Ziobro zostanie rozwiązana. No, wniosek daje do Trybunału Konstytucyjnego. W przyszłym roku wydatki Rosji na obronność wyniosą blisko 3 biliony rubli, czyli równowartość około 46 miliardów dolarów, zapowiedział to prezydent Władimir Putin podczas dorocznej konferencji prasowej w Moskwie. Putin oświadczył także, że Rosja a tu już jest 13, także radio obrotowe i... Według Putina Rosja nie uznaje nuklearnego statusu Pjongjangu. Ocenił on, że to, co dzieje się w Korei Północnej, jest przeciwskuteczne. Zaapelował do wszystkich tak, stron Ameryka kryzysu północno-koreańskiego. Tak, teraz Korea Północna, mały kraj, ale wiesz, nie mały. Koreę Północną do zerwania porozumień w sprawie broni nuklearnej. Putin podkreślił, że Rosja pragnie konstruktywnej współpracy w ramach międzynarodowego bezpieczeństwa. Odnosząc się do spraw krajowych, prezydent Rosji poinformował też, że w wyborach prezydenckich w marcu przyszłego roku weźmie udział jako kandydat niezależny, ale liczy przy tym na poparcie partii politycznych i obywateli. W kraju zachmurzenie przeważnie duże, na południu lokalnie większe przejaśnienia, na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na zachodzie deszcz ze śniegiem i deszcz, możliwe burze. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, miejscami na wybrzeżu do 7-8 na południowym zachodzie i na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, w rejonach podgórskich do 100 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 980 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w dzisiejszych rozmowach niedokończonych gościć będziemy panią profesor Gertrudę Uścińską, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie socjalnym Polaków, stanie obecnym i perspektywach na przyszłość. Początek rozmów w Radiu Maryja i telewizji trwa o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Cenzura na życie. Pod naporem lewicowej partii Razem odwołano naukową konferencję pro-life w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Szczegóły w naszym dzienniku. Ukraina. Hołd przy dołach śmierci. W milczeniu prezydenci Andrzej Duda i Petro Poroszenko oddali hołd tysiącom ofiar Stalina w Piatichatkach. Dekret już wkrótce. Najprawdopodobniej jeszcze przed świętami zostanie ogłoszony dekret o heroiczności cnót księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czytam w naszym dzienniku. Pilna sprawa obrony życia. Już prawie 2000 osób podpisało się pod petycją do Trybunału Konstytucyjnego. Oczekują pilnego uznania przesłanki eugenicznej za niekonstytucyjną. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ta pomoc na ratunek człowiekowi. Drodzy przyjaciele, szanowni państwo, kochana rodzina Radia Maryja. Wiemy, że kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Na 10 lat albo dłużej sadzi las, a daleko w przyszłość kształtuje dzieci i młodzież. Dlatego też na różne sposoby, dostępne nam sposoby, mała grupa ludzi usiłuje zrobić wszystko, by ewangelizować, by umacniać Polaków, młodych Polaków. Trzeba zaczynać od dzieci i młodzieży. Organizujemy warsztaty dziennikarskie, organizujemy pomoc ubogim studentom, robimy młodzieżowe, dziecięce konkursy, koncerty konkursowe. Zrealizowaliśmy film, pełnometrażowy, bardzo dobry film, profesjonalny, Zerwany głos w błogosławionej Karolinie Kuskównie. To wszystko z 1% od podatku. Prosimy również w tym roku, pomyślcie o tym 1% podatku dochodowego za 2017 rok dla Fundacji Nasza Przyszłość. To nic nie kosztuje i jest bardzo proste. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpisać numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość. Podaję ten numer 000000 90.
51-141 i obliczoną kwotę 1% podatku. Powtarzam jeszcze raz numer 50-91-141. Powtarzam 50, a więc 0000091-141. Również emeryci i renciści mogą przekazać 1% podatku. Nie zmarnujmy żadnej szansy. Proszę Państwa, razem możemy uczynić wiele. W tym roku, prócz wszystkich tych spraw, jak w innych latach, również w najbliższym czasie z tego procenta, pragniemy pomagać ubogim studentom, różne konkursy religijno-patriotyczne i koncerty konkursowe organizować. Również przygotowujemy produkcję filmu pod tytułem Nędzarz i Madam. Zauważmy, tym Madam jest ukryte Adam, a więc Nędzarz i Madam, a chodzi tu o świętego brata Alberta Chmielowskiego. Przepiękna postać, przepiękny scenariusz i robią to studenci i aktorzy, polscy aktorzy, a więc jest relacja mistrz i uczeń. Jest to kształcenie również studentów. Jest to wielka przygoda. Autorem scenariusza i odpowiedzialnym za produkcję jest pan Witold Ludwik, tak jak w poprzednim filmie. Proszę Państwa, ale chcemy jeszcze jedną rzecz zrobić. Muzeum, pamięć i tożsamość. Historia Polski, jak ją widział, jak ją nam przekazywał Jan Paweł II. Od początku aż do Jana Pawła II. I robią to ci, którzy zrealizowali Muzeum Powstania Warszawskiego. Ci Państwo, którzy byli tam bardzo zaangażowani. A więc, proszę Państwa, no trzeba myśleć o młodzieży, o dzieciach. Aha. Chcemy uczyć, właściwie formować. Aha, o to chodzi, do tych takich technicznych, które pomożesz. By Polacy kochali własną ojczyznę. Tak, to muzeum będzie umieszczone pomiędzy akademikami, a sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Pracujemy nad tym już parę lat. Chcemy zacząć jak najszybciej. Trzeba się spieszyć, abyśmy za dwa lata to otwarli. Prosimy o pomoc. Pamiętajcie o tym 1%. Możemy zrobić dużo, ale maksymalnie wiele. Jeszcze raz dzięki za wszystko. Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Nie, obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa tła. Powstań z kolan Polską, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna, kolor wiara, serca naszych nasz bandara. Powstańcie z własnych obrazów. Mamy audycję aktualności dnia, czwartek, 14 dzień grudnia. Drodzy Państwo, i dzisiaj wizyta nowego premiera polskiego rządu do Brukseli. Cieszę się, że nasze podejście w sprawie uchodźców znajduje coraz większe zrozumienie w Unii Europejskiej, powiedział premier Mateusz Morawiecki przed spotkaniem Grupy Wyszehradzkiej z szefem włoskiego rządu Paolo Gentiloni, a także inne ważne spotkania mają dzisiaj się odbyć, czy już się odbywają. No i właśnie, popatrzmy, tutaj nowy premier, można powiedzieć kontynuacja
polityki polskiego rządu i zobaczymy, jakie też będą komentarze, chociaż jak mówię, komentarze są komentarzami. Ważne jest prowadzenie konkretnej polityki polskiej, bo to ciągle jest bardzo ważne. Myślę, że bo ja tu zainstalowałam dwa razy po 25 zł zapłaciłam po 50. Myślę, że się poświęcę i przypomniało mi się klatka, że tu można gadać bez limitu. A zadziwiłam się tak, że ty nie rozmawiałaś. No. Świata. Witam serdecznie, panie profesorze. Rzeczna, ale oni no to są ciemni, bo proszę ciebie. No właśnie, jak pana ocena. No to ktoś nie doładował, no to ja rozumiem, że z tej firmy nie doładował, ale jest doładowane i to się gada. Nawet powiedziałam, że SMS-y nie, bo słabo on pisze SMS-y. Tylko gadanie bez limitu. Może dzień i noc gadać bez limitu. Dzień i noc, nawet za 25 minut ja doładowałam dwa razy po 25 minut. Także więc można gadać, może tutaj dzwonić i Rysia tu poprosić. Takiego poruszania się w sferze międzynarodowej, również tej unijnej. No, tak, tak, oni się dziwią, ja ci coś powiem. Ja wolę wydać na telefony, a na jednej nodze pracuję. Szanuję w pewnych elementach, które powinny pojawić się w Unii Europejskiej jako stała polityka. Jeśli mówimy o kwestiach uchodźców, to przypomnijmy, że to rację w całym sporze ogólnoeuropejskim miała Polska i kraje środkowoeuropejskie. Bo to pomaganie na miejscu, a nie poprzez przyjmowanie migrantów w ogromnej masie, praktycznie dzisiaj jest tym, o czym się w Europie powszechnie mówi i jak się sprawy postrzega. To nie polska scena polityczna została zdestabilizowana przez przyjęcie dużej liczby imigrantów, ale niemieckie. Zwróćmy uwagę, tak bogaty kraj, a nie może sobie ułożyć rządu, to dzisiaj mamy do czynienia z jakimś rozstrojem, ciągłe negocjacje, nie ma stabilności politycznej. U nas przy całym jakimś takim pośpiechu to jednak bardzo płynnie premier objął władzę i tutaj się to stało dosłownie w kilka dni. Większość parlamentarna jest ustabilizowana i należymy do jednych z najbardziej takich przewidywalnych krajów w tym zakresie. Jeśli bierzemy pod uwagę politykę europejską, choćby tę energetyczną, to nie my destabilizujemy Unię Europejską, wręcz odwrotnie, to Niemcy, podpisując te kontrakty z Rosją, tworząc Nord Stream 1, a później planując Nord Stream 2, a my, wybudowawszy gazoport, dajemy tylko sobie, ale całej Europie Centralnej taką możliwość alternatywy, dywersyfikacji, a więc bezpieczeństwa w tym zakresie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, powiedzmy, walkę z patologiami, na przykład patowskimi, bo przecież to nie dotyczy tylko Polski, wiemy o tych rajach podatkowych, które są ogromną zmorą praktycznie całej Europy i tu się okrada jednak te budżety na dużą skalę, a w Polsce przez dwa lata udało się w ogromnej mierze z tym walczyć i to jest kolejny wzorzec, który można nieść na zewnątrz. Już nie mówię, aczkolwiek to jest niezwykle istotne, do rozpoczęcia rozmów z Koreą Północną bez żadnych warunków wstępnych, powiedział w Waszyngtonie szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson. Zasugerował przy tym, że kontakty będą dotyczyły ustalenia podstawowych zasad formalnych negocjacji. Nie wiadomo, czy Rex Tillerson miał pełne poparcie prezydenta Donalda Trumpa do poszukiwania takiego dyplomatycznego otwarcia. Wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu zbiegła się w czasie z informacją północno-koreańskiej agencji o słowach północno-koreańskiego dyktatora. Kim Jong-un miał zapowiedzieć, że jego kraj stanie się najsilniejszą potęgą nuklearną na świecie. I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Wybrane programy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Cenzura na życie. Pod naporem lewicowej partii Razem odwołano naukową konferencję pro-life w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Szczegóły w naszym dzienniku. Politykami europejskimi, temu przede wszystkim miałoby służyć. Ukraina, hołd przy dołach śmierci. W milczeniu prezydenci Andrzej Duda i Petro Poroszenko oddali hołd tysiącom ofiar Stalina w Piatichatkach. Rozmawiać chociażby z premierem
dekret już wkrótce. Najprawdopodobniej jeszcze przed świętami zostanie ogłoszony dekret o heroiczności cnót księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, czytam w naszym dzienniku. Pilna sprawa obrony życia. Już prawie 2000 osób podpisało się pod petycją do Trybunału Konstytucyjnego. Oczekują pilnego uznania przesłanki eugenicznej za niekonstytucyjną. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ja myślę, że to samo w innych dziedzinach, chociaż nawet ten list tutaj Donalda Tuska, który został skrytykowany kilka dni temu, jeśli chodzi o te kwoty, prawda? Drodzy słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji, trwam, kochana rodzino Radia Maryja. Z wielką radością pragniemy Państwa zaprosić na wspaniały koncert kolędowo-noworoczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i solistów Scen Polskich. Koncert odbędzie się w Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku 27 grudnia o godzinie 18. Natomiast od godziny 14 w gmachu Filharmonii będzie trwała akcja informacyjna Pokój ludziom dobrej woli, podczas której uczestnicy dowiedzą się, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Psycholodzy, terapeuci, prawnicy i osoby na co dzień zajmujące się pomocą rodzinie będą udzielać porad oraz konsultacji i rozdawać ciekawe materiały informacyjne. Dla każdego uczestnika przygotowaliśmy także drobne upominki. Biura i koła... Dobra, to w radzie kończy. ...że ta droga, którą oni obrali, jest po prostu absurdalna i źle się i dla niego skończy. W związku z czym... Naprawdę jest się czym pochwalić i jest co zaproponować Unii, jeśli bierzemy pod uwagę konieczność reform tam. Te reformy nie powinny iść w kierunku super państwa, czy też jeszcze głębszej walki z chrześcijaństwem, czy też jeszcze bardziej otwarcia granic na imigrantów islamskich i to jest rozwiązanie całego problemu. Te reformy powinny iść w duchu właśnie no, takim polskim, bo tylko że problem jest taki, żeby nie zarazić Polską Europy, ta lewica europejska tę histerię czyni. Czyli jeśli, tak jak premier Morawiecki powiedział w exposé, mieliśmy około 200 podpaleń domów dla uchodźców w Niemczech, to żaden polityk niemiecki nie wynosi tego na Parlament Europejski albo do Komisji Europejskiej. U nas już szczeli, prawda, że mamy nazizm, bo był marsz niepodległości. No zwróćmy uwagę, jak to wszystko zaciemnia ten obraz, prawdziwy obraz Polski. No i teraz oczywiście poprzez różne działania, i to nie jednorazowe, ale długofalowe, z tym kłamstwem należy walczyć. No i tu są pewne nadzieje, że premier Morawiecki, obracając się w tym świecie biznesowym, który z definicji... Gdzie tam facet fatalny? No, potrafi językiem... Mówi fatalnie po polsku. ...który może tak. Dla przeciętnego odbiorcy jest zbyt skomplikowany. Jak Gośka Zamościa. Korytarz, prawda, twardej pozycji Polski, to znaczy kobieta premier rządu, ale bardzo jasno się wypowiadała, chociażby prawda, te spotkania na szczycie w Rzymie czy w ogóle, więc to też pomogło, że ogólnie mówi się, prawda, że Polska ma swoje stałe, mocne stanowisko, nie ustępuje. No gdyby nie ona, nie jej twarde stanowisko, i to ten ciężar, no przecież to trzeba było znosić z pokorą, czy też z pewną łagodnością, no. Bo tak to wyglądało, no to dzisiaj byśmy nie mieli nic z tych spraw, które wymieniłem, bo za każdym razem trzeba by ulegać Niemcom, bo przypomnijmy, to są pomysły czy działania sprzeczne wobec Niemiec, a więc i wobec Unii Europejskiej, która przecież w ogromnej mierze jest pod sterowana z Berlina, więc w tym względzie ogrom tego ciężaru, nie tylko z godnością, ale i ze skutecznością. Pani premier sobie radziła, to było aż dziw, zwłaszcza podczas tej słynnej debaty o Polsce w Parlamencie Europejskim w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, jak mężnie z tym sobie musiała poradzić. I rzeczywiście w tym względzie Mateusz Morawiecki ma tylko zadanie odkłamać. Nie musi nawet czarować, czy coś zrobi. Pokazać prawdę,
jaka jest i w tym względzie być w tym względzie skutecznym. Przecież mój Boże, nawet te reformy sądów, które w tej chwili się dokonują, przecież są w ogromnej mierze dokonywane na wzór ustroju sądowego Niemiec i innych krajów zachodnich, ale Niemcom wolno, w Polsce nie. Zwróćmy uwagę, jak to bardzo wszystko jest tam zamydlone. Wizerunek jest ważny, prawda? Wizerunek kraju, bo to można przestraszyć. Teraz się straszy na przykład część wyborców polskich, że współczesny rząd to jest katastrofa gospodarcza, 500+ załamie finanse. Znaczy przejrzeć, jak było pisane, mówione, jak dzisiaj jeszcze się mówi w wielu tych stacjach liberalnych. I ten Morawiecki osłodził nieco swoim doświadczeniem biznesowym, że te procenty jeszcze wyszły, bo się ludzie trochę przestali bać mniej, nawet jeśli oglądają tamte stacje. I tu z tą Europą, to też jest ten problem, bo inaczej, jeśli Europa na zdrowych podstawach, Unia, się nie zreformuje, to nie ma przed nią przyszłości. Jeśli ona pójdzie w te same błędy, które doprowadziły do współczesnego kryzysu, mój Boże, nawet kryzysu politycznego w bogatych Niemczech. Z czego wynika kryzys w bogatych Niemczech? Z bardzo błędnej polityki imigracyjnej, która doprowadziła do tego, że ta scena pękła niemiecka i teraz nie sposób się dogadać wzajemnie. Więc widać wyraźnie, gdzie były błędy. Więc jeśli Unia chce jakoś stanąć naprawdę na nogach, a wszystkim przecież powinno nam zależeć, to niech czerpie wzorce ze swoistego, ja to nawet tak nazwałem, przedmurza Europy, bo Polska tak stanowi w tej konfrontacji z tym wschodem coś w tym rodzaju. Jeśli jest zdrowe przedmurze, się sprawdza, jest w stanie wytrzymać napór ze wschodu, ale i ten autodestrukcyjny napór z zachodu i się rozwija w miarę dobrze, to jest co zaproponować i z czego wtepać, tylko nie należy tego atakować, zakłamywać, ale wejść w dialog. No i też to mi się wydaje, że to nie są nasze jakieś, prawda, rządki, daj Boże, tylko poczucie, że jesteśmy liderem tych krajów Międzymorza, prawda? Polski jednak tej gromadze powiedzą, że w jedności tej pewnej siły. To nie jest jakaś kontrpropozycja do reszty krajów, ale taki po prostu powiedzmy związek logiczny tych, które dołączy nas tylko poczucie interesu, ale też i pewnej świadomości duchowej. Oczywiście. Też do tego, jeśli dodamy. Tak, proszę Państwa, oczywiście i trzeba głośniej. Tak. Proszę bardzo. Aby zapewnić Europie Środkowej bezpieczeństwo energetyczne, bo ma dostęp do morza. I może tym poprzez to morze zapewniać tego typu bezpieczeństwo, czy gazowe, czy ropy, że jest centrum Europy, a więc doskonałe elementy. Taki komunikacyjny, wielki port lotniczy, który jest planowany i tak dalej. To są momenty, które predestynują niejako nasz kraj do tego, ażeby i w swoim interesie, i w interesie krajów środkowoeuropejskich, a jeśli tak, to i w interesie całej Europy, stanowić taką rolę, zresztą ma też historyczne ku temu predyspozycje. Chodzi o dominację nad innymi krajami, tu chodzi o pewną pomoc wzajemną i w tym sensie rozwój całego regionu. Z tym się idzie do Europy, do Unii. Tylko pytanie jest takie, czy to zacietrzewienie ideologiczne tam zupełnie się utrzyma i będziemy mieć do czynienia z atakami na Polskę. W moim przekonaniu to się równa autodestrukcja, czyli z atakami w istocie na całą Europę, bo jeśli jesteśmy tym przedmurzem Europy, to się muru ochronnego nie niszczy, jego się wzmacnia. Jeśli oni chcą to zniszczyć, prawda, robiąc jakieś układy z Moskwą ponad naszymi głowami i tak dalej, to uczynimy. Tak. Spotkania trwają, panie profesorze, będziemy je na pewno jeszcze tutaj oceniać i o nich mówić, bo będę, myślę, że ciekawa rozmowa z niejakim panem Junckerem, tak, będzie i z jeszcze z innymi tutaj przedstawicielami i głowami państw. Na razie o tym tak wstępnie. Dziękuję bardzo za komentarz, panie profesorze. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiamy. Szczęść Boże, dziękujemy. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem w audycji Aktualności Dnia. Także Ryba wystąpiła. Dziękujemy bardzo Rybie.